Dzień dobry. Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. Nie wracam jeszcze do pracy. Nie myślcie sobie, że wracam, bo nie. Nie wrócę jeszcze przez miesiąc albo dwa. Ale nagrywam film, no bo się coś stało. I jest to na tyle ważne. Cześć. Że ten film jest po prostu bardzo potrzebny. Jeden z naszych dzieciaków lądował w szpitalu psychiatrycznym. Nie to, żeby to był pierwszy raz, bo nasze dzieci regularnie w szpitalach psychiatrycznych lądują. Ale dlaczego dziecka jest to pierwszy raz? No i dla jego mamy jest to pierwszy raz. Ja to już przejawiałam z wami. Sama zawoziłam do szpitala dorosłego człowieka. To zupełnie nie to samo. Natomiast przerabiałam wasze problemy z poczuciem winy z powodu tego, że oddaliście dziecko do szpitala. Przerabiałam pretensje dzieci o to, że rodzice je zdradzili, oddali. I to są wszystko strasznie trudne emocjonalnie sytuacje i należy bardzo racjonalnie spojrzeć na to, co się zadziało. To konkretne dziecko wylądowało z powodu napadu agresji drastycznego, kolejnego zresztą w życiu. Napadu szału i agresji. Na wszystkie poprzednie szały nic nie pomogło. Nie pomogło tłumaczenie, nie pomogło proszenie, nie pomogły wyjaśnienia, nie pomogły kary, konsekwencje, prośby, groźby. Oczywiście groźby mówię tu przenośni, bo żadnych groźb oczywiście nie było. Nic nie pomogło, chociaż może akurat w szkole to groźby ze stron pani nauczycielek nawet jakieś były. Nic nie pomagało. Jest coraz gorzej. Ten napad szału był spowodowany kompletnym niczym. To znaczy przyczyna jakaś była, ale była tak błaha, że można uznać, że była żadna. Była błaha, czyli dziecko nie postawiło na swoim w kwestii wyboru miejsca na spacer. Z tego powodu dostało ataku histerii, ataku szału, pobiło mamę, pogryzło mamę. Nie chciał się uspokoić, nie dał rady się uspokoić, nie uspokoiło się przez kilka godzin. No i skończyło się przyjazdem karetki. I jak się czuje mama? Mama jest oczywiście emocjonalnie mocno zadręczona przez to dziecko. Jakie piękne kwiaty. Bo dziecko jej nieźle pierze głowę. Nieźle jej działa na poczucie winy. Widać je, czy nie widać? Nieźle jej działa na poczucie winy. Oskarża ją o to, że go porzuciła, że je oddała, że je w pewnym sensie zdradziła. Straszny zarzut, bardzo bolesny. Ale też bardzo nieprawdziwe. Musisz, będąc rodzicem, opiekunem dziecka, które potrzebuje szpitala, zdać sobie sprawę z tego, że twoje dziecko prawdopodobnie nie zna, nie doświadczyło realiów prawdziwego życia. Ponieważ ty jesteś jego amortyzatorem, ty
je chronisz przed konsekwencjami, mniej lub bardziej. Ono się zawsze może do ciebie odwołać. I to jest taka wygodna, komfortowa sytuacja, w której na przykład pani nauczycielka na niego pokrzyczy, pani nauczycielka na nie da mu jakąś karę, obniży mu ocenę ze sprawowania. No i okej, ale tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia. Nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ to nie wpływa realnie na jego życie. To jest tylko takie umowne no, no, no. I dopóki rodzice buforują wszelkie konsekwencje, dopóty dziecko nie traktuje swojego życia poważnie. Oczywiście, jeśli dziecko trafia do szpitala psychiatrycznego, to w ograniczonym stopniu jest to kwestia traktowania własnego życia i siebie poważnie, a w pewnym sensie jest to kwestia braku kontroli nad sobą. Cześć, Łatek. Braku kontroli spowodowanego być może lub prawdopodobnie również neuroprzekaźnikami, tak, również chemią mózgu, nie tylko decyzją. Natomiast wcale nie mała część ludzi, którzy trafiają do szpitala psychiatrycznego, trafia tam dlatego, że nie dbała o swój układ hamowania. Mamy układy nerwowe rozpędzania, afektywne i hamowania. I jeśli nie nauczymy się hamować odpowiednio, to wyrastamy na ludzi rozbestwionych, rozwrzeszczanych, czasem roszczeniowych, czasem po prostu nie potrafiących się zatrzymać. Ten układ się trenuje. Trenuje się konsekwencjami i dziecko konsekwencji musi doświadczyć. I rodzicielskie konsekwencje u rodziców, którzy kochają, którzy nie mają nic niebezpiecznego z głową, są często takie, no powiedziałabym, bardzo ambulatoryjne, umowne, zbyt delikatne. To, jakie konsekwencje spotykają człowieka, czy on jest dzieckiem, czy dorosłym, ze świata, jest w ogóle nieporównywalne z tym, co zaserwuje mu rodzic. Rodzicowi będzie dziecka szkoda, rodzic będzie się bał przesadzić, nie będzie chciał przesadzić, nie będzie chciał przegiąć, będzie miał większą wyrozumiałość. To jest tylko dziecko i tak dalej, ja je kocham i tak dalej. Natomiast świat ma głęboko gdzieś te wszystkie rzeczy, które dla rodzica są na pierwszym planie, a więc miłość do dziecka, wyrozumiałość, zrozumienie jego problemów. To jest jedna sprawa. Druga jest taka, że o ile wobec dzieci świat jest trochę wyrozumialszy, o tyle z wiekiem, z każdym rokiem. Ała, jak mi pokryzło. Świat jest wobec nas wyrozumiały coraz mniej. Jeśli w dzieciństwie nauczymy się, że konsekwencji żadnych nie ma, to. Boże, martwy Jerzyk. Prawie w niego wdepnęłam. Jeśli w dzieciństwie nauczymy się, że nasze zachowania konsekwencji nie mają, to będziemy dorosłymi przyzwyczajonymi do tego, że nasze zachowania konsekwencji nie mają. Stąd bardzo prosta droga do uporczywego przesadyzmu, do przewlekłej nieodpowiedzialności, przewlekłej niedojrzałości. I dlatego dlatego trzeba pozwalać dzieciom doświadczać konsekwencji
oraz w ogóle życia prawdziwego. Prawdziwe życie jest takie, że niezależnie z jakiego powodu to dziecko, o którym mówię, trafiło do szpitala, bo teraz, kiedy o tym mówię, myślę o kilkorgu dzieci i one z różnych powodów trafiły do szpitala, to realia są takie. Musisz wiedzieć, że jeśli nie panujesz nad swoim zachowaniem, czy jest to spowodowane psychozą, bo chorujesz na schizofrenię, czy jest to spowodowane napadem wściekłości, to masz może ADHD, może Aspergera, może po prostu masz w sobie strasznie dużo złości, to świat nie zareaguje tak jak mama. Świat cię nie przytuli i nie pocieszy. Nie da się obciążyć opieką nad tobą. Tylko jeśli będziesz odwalać takie akcje, jak odwalasz w domu, to gdy będziesz starszy, starsza, to albo się niechcący zabijesz, albo ktoś zadzwoni po policję, a policja jak przyjedzie, to zobaczy, że jesteś w stanie, który kwalifikuje się na szpital psychiatryczny. Jeśli nie będziesz sobie radził w życiu, jeśli nie będziesz sobie radził ze sobą, to instytucje państwowe będą interweniować. I taka jest rzeczywistość. Musisz o tym wiedzieć. I teraz w tej kulturze ofiary, którą jestem tak straszliwie zmęczona do wyżygania, w tej kulturze ofiary, o której miałam okazję czytać pod ostatnim filmem, o tym, jak ratowaliśmy Miałpę. W tej kulturze ofiary, w której się mówi, ale przecież to jest tylko dziecko, ale przecież to jest osoba zaburzona. Nie można tak mówić, że ona musi doświadczać konsekwencji. Nie ma nic okropniejszego i obrzydliwszego niż tak stawiać rzeczy. Bo to jest czynienie z tej osoby, która już ma problem. Kogoś, kto nie jest uczony sobie radzić ze swoim problemem, nie jest uczony sobie radzić w życiu, jest skazany na pigmaliąństwo. Jest skazany na łaskę i niełaskę ludzi, którzy mówią, ale to jest tylko dziecko, ale to jest tylko osoba chora psychicznie. Ludzie, którzy mają do mnie problem o to, że jestem agresywna, że jestem zbyt restrykcyjna, że jestem zbyt wymagająca, że jestem zbyt taka sraka i owaka, którzy pielęgnują właśnie ten kult ofiary w naszej kulturze, którzy, gdy mówię, człowiek musi nauczyć się sobie radzić w życiu, niezależnie od tego, jakie są jego trudności. On musi się nauczyć radzić sobie w życiu ze swoimi trudnościami. Człowiek musi się nauczyć radzić sobie w życiu z tym, jaki jest. Więc nadmierna wyrozumiałość, chronienie przed konsekwencjami jest odbieraniem temu człowiekowi możliwości nauczenia się żyć. Po prostu. Jest robieniem kaleki z kogoś, kto kaleką być nie musi. Jest osłabianiem. A po co się osłabia? No po to, żeby się dowartościować. Wszelkie mamuchy Polki, wszelcy zwolennicy państwa opiekuńczego, wszelcy zwolennicy nieustającej wyrozumiałości z każdego powodu
To są ludzie, którzy palcem nie kiwną później, żeby takiej osobie pomóc czymkolwiek. To są ludzie, którzy jeśli mają wolne zasoby, to taką osobę uzależnią od siebie, żeby się poczuć kimś, kto coś może. A jeśli nie mają zasobów, to będą siedzieć i pisać głupie komentarze na YouTubie. Będą obrzykiwać takich ludzi jak ja, którzy realnie coś robią. Będą formułować pretensje o to, że będąc tym, kim jestem, robiąc to, co robię, powinnam być bardziej wyrozumiała i bardziej poświęcająca się. I będą patrzeć z totalnym niezrozumieniem, kiedy któregoś dnia się okaże, że ja nie mam siły już, bo się zarżnęłam w pracy i nie ma mnie przez kilka miesięcy. Bo osoby, które chronią, rodzice, których chronili przed konsekwencjami, wisiały na mnie tak bardzo, że mnie po prostu wypompowały. I ja padłam. I takich ludzi jak ja wielu nie ma. Wielu jest takich klakierów, którzy ci powiedzą, jak mogłaś wysłać swoje dziecko do psychiatryka. Mamo, która wysłałaś swoje dziecko do psychiatryka, pozwoliłaś mu wreszcie doświadczyć życia. On, ono, ona musi wiedzieć, że za każdym razem, gdy podniesie na kogoś rękę, przyjedzie policja. Bo taka jest rzeczywistość. Chyba że chcesz wychować mafioza, wtedy policja nie przyjedzie. Wtedy wychowasz gangstera, który będzie smarował w łapę policji, żeby nie przyjeżdżała. Jeśli nie chcesz wychować gangstera, to ty się musisz usunąć, podciąć tę gałąź, tak jak w tym ostatnim moim filmie. Prosiłam miałpę ponad dobę, choć podejść do drzewa, tak, żebyśmy mogli cię ściągnąć. Nie. Nie chciała. Ona pozostanie w swojej dziecinnej, lękowej decyzji. Ona się będzie zachowywała tak, jak chce. I teraz moja miłość do niej była postawiona w sytuacji, że mój kot nic nie zrobi, żeby sobie pomóc. A jest w położeniu, które jest dla niego śmiertelne. I w położeniu, w którym ja nic nie mogę zrobić. Jedyne, co mogę zrobić, to narazić kota na to, że będzie musiał coś zrobić. I wysłanie dziecka do szpitala psychiatrycznego, ja cały czas mówię z pedagogicznego punktu widzenia, ja w ogóle jeszcze nie ruszyłam psychiatrycznego. Postawienie dziecka w sytuacji, że ono się musi zmierzyć z tym, co odwaliło, to jest najlepsze, co można mu dać. Ponieważ jest to próbka tego, co się stanie następnym razem. Jest to próbka tego, co się stanie, gdy ciebie zabraknie. A ciebie może zabraknąć w każdej chwili. Może też dojść do sytuacji, że on nie będzie małym dzieckiem, które ciebie bije, tylko dużym człowiekiem, który bije kogoś. Czy wtedy spojrzysz na to tak samo? Nie, wtedy zapytasz się siebie, gdzie ja popełniłam błąd. Gdzie? Może tam, że ukrywałaś przemoc dokonywaną przez dziecko przed całym światem i brałaś odpowiedzialność na siebie. Dziecko urosło, wyrosło, wyszło z domu i odpowiedzialność poniósł ktoś inny. Ktoś, kto padł jego ofiarą.
możesz wychować sprawcę przemocy. On już teraz musi wiedzieć, że to, co robi, jest nienormalne. Jest chore psychicznie. I tym się zajmują wyspecjalizowani panowie z kaftanami, którzy zapinają w pasy. Oraz inni wyspecjalizowani panowie, którzy biją pałami i zakuwają w kajdanki. Musi to wiedzieć, bo taka jest prawda o świecie. Inaczej wychowasz przestępcę. No i teraz dochodzimy do tego, czy to jest problem pedagogiczny, wychowawczy, czy to jest problem psychiatryczny. Jeśli jest pedagogiczny, to twoje dziecko ma wreszcie prawdziwą szansę, być może pierwszą w życiu, ponieść prawdziwe konsekwencje, prawdziwie zapłacić za to, co robi. Ono się kiedyś nauczyło, że przemocą może coś osiągnąć, że histerią może coś osiągnąć. I dochodzi teraz do momentu, w którym widzi, co naprawdę może osiągnąć. I może się zastanowić. Ono ma w końcu wolny wybór. Tak naprawdę w końcu ma wolność, której wcześniej nie miało, bo ty go chroniłaś przed prawdziwym życiem, a więc i przed wolnością, bo wolność jest odpowiedzialnością. Wolność to nie jest prawo do tłuczenia wszystkich. Wolność to jest prawo do tłuczenia wszystkich za cenę siedzenia w psychiatryku lub w więzieniu. Tym jest wolność. Świadomością konsekwencji i zdolnością zapłacenia ich. Ja tak sapię, bo ja idę pod górę cały czas. A ja wcale jeszcze nie za dobrze z kondycją i ze zdrowiem i samopoczuciem. Ale zaraz przestanę iść pod górę wreszcie. Natomiast jeśli problem jest psychiatryczny i od razu mówię, jeśli chcesz mi napisać komentarz, że o, jeśli dziecko trafiło do szpitala psychiatrycznego, to prawdopodobnie sobie nie zdaje sprawy, po prostu, bo jest chore i ja nie mogę tak mówić, to proszę Cię, żebyś opuścił mój kanał i więcej tutaj nie wracał, bo mam dość takich ludzi jak Ty i przez Was mi się nie chce pracować. Co zajrzę w social media, to mi się chce wymiotować. Więc jeśli nie dociera do Ciebie, że osoba chora psychicznie również musi się zmierzyć z faktem, że jest chora psychicznie i podjąć za to odpowiedzialność, to wynocha mi stąd. No więc dochodzimy do opcji, że powodem agresji tego dziecka jest realnie choroba psychiczna. Urywa mu się film i ciśnie. Taki człowiek również musi być wychowany do tego, że jest chory psychicznie. Dlaczego? Dlatego, że matki nie będzie przy nim 24 godziny na dobę. A jeśli będzie, to zmarnuje życie sobie i temu dziecku. Osoby chore psychicznie w dużej mierze mogą być samodzielne, mogą żyć samodzielnie. Mogą układać sobie życie, ewentualnie czasowo siedząc w szpitalu psychiatrycznym. Ale żeby to było możliwe, to muszą być nauczone wolności, a więc odpowiedzialności. Muszą być nauczone tego, że mają psychiczny problem. I że problem psychiczny oznacza bardzo konkretne konsekwencje i konieczności. Na przykład takie, że jeśli wywalisz komuś w papę, to sam dzwonisz do szpitala psychiatrycznego, czy tam jedziesz i się do niego kierujesz, bo ci znowu odwaliło. Inaczej możesz popaść w bardzo agresywną psychozę, w której
nikt nie będzie chciał koło ciebie być. Musisz się nauczyć rozpoznawać objawy niezdrowia, a więc na przykład napady agresji. I musisz w ogóle przyjąć do wiadomości, że jesteś osobą chorą psychicznie. Dopóki człowiek nie przyjmie do wiadomości, że jest osobą chorą psychicznie, dopóty szans dla niego w ogóle na jakiekolwiek remisje nie ma. Choroba psychiczna z niczego nie zwalnia. My z Remigiuszem się od paru miesięcy bardzo fascynujemy śledzeniem lewactwa. I to jest takie obrzydliwe, dziecinne, niepoważne myślenie, które chciałoby, żeby za nasze niedorobienia, o, rumianek, chyba rumianek, żeby za nasze niedorobienia konsekwencje ponosił ktoś. Konkretnie nie wiadomo kto. Postulaty brzmią oczywiście bardzo, 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 bardzo mgliście i płomieniście. Otóż, aby za nasze osobiste, jednostkowe niedorobienia odpowiedzialność ponosiło dojrzałe, solidarne społeczeństwo. Jakiś czas temu, jak jeszcze pracowałam, czyli ten jakiś miesiąc temu, jakieś szalone lewaki wlazły na recenzję fundacji na Facebooku i nawaliły znowu negatywnych recenzji, śmiejąc się na przykład z tego, że ja szanuję własność prywatną. Zjechali mnie jak łysą kobyłę w zarzutach tak idiotycznych, że aż się słabo robi. Nadal zapraszam do pisania recenzji fundacji, żeby zrównoważyć ekstremistyczne napady szału. I oni właśnie mówią o jakimś dojrzałym społeczeństwie, solidarnym, które ma ponosić konsekwencje, ma dźwigać ludzi, którzy sobie nie radzą. Jakiś głęboki brak myślenia przyczynowo-skutkowego i elementarnej wręcz logiki. Jak społeczeństwo składające się z ludzi nieodpowiedzialnych, niedojrzałych i potrzebujących opieki, identyfikujących się jako ofiary, ma być solidarne i odpowiedzialne za kogokolwiek oraz dojrzałe. Przecież to w ogóle nie ma sensu. Z jednostek słabych nie zbudujesz silnej grupy. To jest społeczne, masowe DDA. Oderwanie od rzeczywistości, jakich mało. Skrajna dziecinność. Prawda jest taka, że świat nie jest tworzony przez Marksa i Engelsa, na całe szczęście. Tylko naturze bytu jest o wiele bliżej do kapitalizmu krwiożerczego. A skoro tak, to każdy z nas musi być w swoim życiu przedsiębiorcą i to jak najlepszym. I teraz tak, my się nie rodzimy równi. Nie rodzimy się tacy sami. W
tym sensie równi, a inne to sobie zachowano te disintegration sensy. Nie mamy takich samych możliwości. Każdy z nas jest inny. Ktoś jest piękny, ktoś jest brzydki, więc tu już ma ktoś łatwiejszy start, ktoś trudniejszy. Ktoś jest inteligentny, ktoś jest głupi, ktoś jest średni w społeczności, w której się urodził, ktoś się bardzo wybija, więc też ma trudniej, a średniak łatwiej. No i ktoś jest zdrowy psychicznie, a ktoś jest chory. I można sobie tuptać swoją lewą nóżką i płakać i rozpaczać, jakie to jest niesprawiedliwe. Ludzie są źli, świat jest zły, że to dojrzałe, solidarne społeczeństwo nie istnieje i się nie opiekuje tymi osobami. Można mieć pretensje do całego życia i do całego świata, ale to jest o kant dupę potłuc, jak mówił mój ojciec. To nie ma w ogóle sensu. Bo świata, otoczenia, ludzi nie obchodzi to, jakie ty masz deficyty. A nawet obchodzi w bardzo negatywnym sensie. Jesteś czymś słabszym, można się twoim kosztem dowartościować. Można cię wykorzystać, można się z ciebie śmiać, można cię od siebie uzależnić, tak jak mówiłam o pigmalionach już w tym filmie dzisiaj. Można cię od siebie uzależnić i skazać cię na swoją łaskę. Super. Dlatego uczyń swoje dziecko najlepszym przedsiębiorcą życia, jakim tylko możesz. Jeśli jest chore, to po pierwsze, ono musi być tego świadome. Po drugie, musi umieć to doskonale obsługiwać. A więc musi wiedzieć o swojej chorobie jak najwięcej. Zresztą dużo ślimaków. Musi wiedzieć o swojej chorobie jak najwięcej. Musi być jej jak najbardziej świadome. Musi wiedzieć, jak reagować, jak szybko reagować. Na co szybko reagować. I jak wyglądają wszelkie opcje związane z chorobą. Również takie jak odpowiedzialność karna lub pójście do szpitala. Dlaczego musi to wiedzieć? Żeby móc wybierać. Ponieważ w każdej chorobie psychicznej jest jednak jakiś komponent świadomości i jakiś komponent wyboru. W chorobach psychotycznych jest z tym bardzo ciężko, ale jest zawsze stan przejściowy. Jest wiedza o tym, że jesteś schizofrenikiem na przykład. I nie ma co mówić, że nie jesteś. Nie ma co chronić dziecka przed faktem, że jest chore na głowę i to bardzo poważnie. Ono musi móc wybrać, co zrobi z tą chorobą. I teraz, jeśli doświadczy w wieku lat kilku, bo mówimy o kilkulatku dzisiaj, jeśli doświadczy szpitala psychiatrycznego, to ono bardzo szybko dowie się, że w spektrum opcji jest pobyt w szpitalu. I dojrzewając, będzie dojrzewało wraz ze swoją świadomością tego, że za używanie łap wobec innych ludzi grożą pasy lub kajdanki. Bo ono może wyjść z tego szpitala z diagnozą, że są to zaburzenia zachowania, a nie choroba psychiczna. A z zaburzeń zachowania to nam, jak nie są dobrze poprowadzeni ludzie, to wyrastają zaburzenia osobowości i zwykli przestępcy. I to temu dziecku trzeba dać szansę, żeby wiedziało i zdecydowało. A następna kwestia,
Nie jestem oczywiście zwolenniczką twierdzenia, że każdy specjalista ma rację, a rodzic nic nie wie, bo jestem zwolenniczką twierdzenia, że jest mnóstwo beznadziejnych specjalistów, którzy się do niczego nie nadają. I że powinnością, obowiązkiem i przeznaczeniem każdego człowieka jest samemu najlepiej wiedzieć, kim jest i co jest dla niego dobre. No i to oczywiście dotyczy też rodzica i jego dziecka. W mniejszym stopniu niż tego dziecka samego. Jezu, zapomniałam się popryskać na komary. Masakra. Ale tak, rodzic musi wiedzieć, co jest dobre, co jest właściwe dla jego dziecka. Tylko że jeśli w grę wchodzą rzeczy tak ekstremalne, z którymi jako rodzic nie potrafisz sobie poradzić, to byłbyś głupi, nieodpowiedzialny i zły, gdybyś nie skorzystał z pomocy. Jeśli próbowałeś moderować jakieś zachowanie przez ileś czasu i ci się to w ogóle nie udało, albo jeśli twoje dziecko ma halucynacje i to nie z powodu zażycia LSD, to są rzeczy, które najwyraźniej cię przerastają, nie masz na nie wpływu. Dlatego musisz skorzystać z pomocy. I twoją rolą, i twoim obowiązkiem jest patrzeć tej pomocy na ręce, oczywiście. Bo ona może być zła. Bo ona może być kiepska, słaba. Może być nieodpowiedzialna, może być beztroska, może mieć sama problem ze sobą. Więc tak, musisz patrzeć, kto zajmuje się swoim dzieckiem w szpitalu psychiatrycznym, ale nie skorzystać nie możesz, bo to by oznaczało nieudzielenie twojemu dziecku pomocy, której ono potrzebuje. Musi być. Jeśli jest sytuacja, że szpital psychiatryczny stwierdza, że tak, to jest pacjent do nich, to znaczy, że faktycznie jest to pacjent do nich. A ty nie jesteś szpitalem psychiatrycznym, tylko rodzicem. I musisz w takim razie, jakby cię to nie bolało, do tego szpitala to dziecko wysłać. Żeby zostało porządnie zbadane, żeby zostało zobserwowane, a nie będzie ono zdiagnozowane ambulatoryjnie tak jak przez szpital. Ja sobie przyszłam po Remka do sklepu, bo Remek chodzi dużo szybciej niż ja. Dzień dobry. Pojechałam po lewactwie trochę nawet. I co? I myślę, że to na razie wyczerpuje temat. Dla dziecka, które się czuje zdradzone, to chyba powinnam nagrać oddzielny film. Teraz będę zbierała zioła. Będę z nich robiła herbatki i cukierki. I będę robiła cukierki ze zwykłym cukrem i z cukrem kokosowym i żelki z erytrytolem, czy jak to tam się wymawia. Więc jak chcecie zamawiać jakieś zdrowotne herbatki na włosy, skórę, nie wiem, no co tam jeszcze, nie pamiętam teraz, na przeziębienie, na grypę, albo takie cukierki, to się do mnie zgłaszajcie. No. Konsultacje na pewno nie przed końcem września. Częściowo do pracy muszę wrócić, chociażby dlatego, że muszę moderować praktykanta. Muszę jeszcze temu dziecku nagrać film. I pewnie jak mnie coś od czasu do czasu poruszy, to jeszcze jakiś film nagram. Więc może się tam będę coś pojawiała. Zapraszam też do sklepu Meme. Jako że aktualnie w zasadzie w ogóle nie ma wpłat na konto fundacji, to wyprzedaje różne rzeczy i zrobił się tam całkiem niezły dział vintage. Poza tym Meme Shop jest też na Vinted. Jeśli macie ochotę też się zapisać na Vinted, to pod filmem jest link i postaram się na końcu filmu dać też link. Tak się zapiszecie z tego linka, to my tam jakieś pieniądze do wydania na Vinted dostaniemy. Czy ja coś jeszcze chcę przekazać?
Nie, chyba nie. Remigiusz zbiera ślimaki. Węże ślimaki. Nie, ślimak coś się chce przywitać. Odkryliśmy, że mają takie kapturki. Widać kapturko? No niektóre są właśnie takiego rodzaju, że mają takie kapturki. No widać chyba ten kapturek. Więc jak się tak trochę ogarniają bardziej do góry, to rzeczywiście widać, bo teraz to jest bardziej tak nasunięte po prostu na resztę ich ciała. Jak kobry takie małe wyglądają. Kobromaki. Dziękuję. Do widzenia. Potrzebujesz pomocy? Przeczytaj opis pod filmem. Chcesz pomóc? Przeczytaj opis pod filmem.